Czejo, czejo, tutaj FGV Friends, witam bardzo serdecznie i zapraszam na trzynasty konkurs indywidualny w tym sezonie. Dziś spotykamy się w lotach. Wszystko dzisiaj. Dziś spotykamy się w lotach. Kulm Bad Mitterndorf. I za chwilę będzie początek serii próbnej. Za chwilkę początek serii próbnej. W Kulm nie ma 8 osób, nie ma reprezentacji Chin, nie ma Dejmianka, nie ma Slavcia, Sełczoja oraz kontuzjowanego Karla Geigera. Jeśli chodzi o wiatr, no jest nawet ok. Jeszcze niedawno wcale nie wiało. Teraz już tak troszeczkę mocniej podwiewa pod narty. No ale miejmy nadzieję, że będziemy oglądali sprawiedliwy konkurs w lotach. Bo chcemy oglądać oczywiście świetne loty. Seria próbna będzie transmitowana, żebyśmy mogli dopisać zawodnikom rekordy życiowe z serii próbnej. No, startuje każda reprezentacja oprócz Chin. No więc rozpoczynamy serię próbną konkursu w Bad Mitterndorf. Rozpoczynają Kanada, Joshua Maurer. Oczywiście teraz nie ma co napawać się optymizmem, to jest tylko seria próbna. Ale Joshua Maurer całkiem, no, myślałem, że lepiej sobie poradzi. 182 metry na razie to będzie jego rekord życiowy przed konkursem w takim razie. Nie ma reprezentacji Chin. Martin Ome, popatrzmy, jak się zaprezentuje Martin Ome tutaj w serii próbnej. Nieźle, nieźle se poleciał. 175 metrów Martiego Ome. A tymczasem Włosi. Diego de la Sega. Diego de la Sega. Wysoko nawet. O, myślałem, że Diego de la Sega będzie lepiej. No ale dobra, to jest tylko oczywiście seria próbna, także tutaj na razie nie mamy co jeszcze bardzo oceniać, ponieważ zawodnicy 100% w serii próbnej dawać z siebie nie będą. Seria próbna jest tutaj na razie po to, żebyśmy oglądali życiówki, jakie sobie zapewnią przed startem zawodnicy. Dajki to na razie, jak widzimy, 172,5 metra, najsłabiej z wszystkich. W Austrii nie pojawił się w serii próbnej Timon Pascal Kachofer, o dziwo. Myślałem, że Timon Pascal Kachofer zaprezentuje się w serii próbnej, jednak Timona Pascala Kachofera w próbnej serii nie oglądamy. A proszę, Gregor Deschwanden, ładny wlot nawet. Ale mu metr zabrakł do 200. Ameryce szansę dostał w drużynie Szymek. Szymek dostaje szansę. Oj, świetny lot w serii próbnej.
Świetny lot Szymka w serii próbnej, równe 200 metrów, także no to będzie nowy rekord Szymka, 200 metrów. Gratulacje dla reprezentanta Ameryki. Przeleciał na 200 metr. Martin Hamann. Był to jakiś nadzwyczajny lot Hamana. 188,5 metra. Zaledwie Martina Hamana. Peter Preutz. Oj, frunie ładnie, Peter. Oj, oj. 220. 221,5 Petera Preutza. No, to był ładny lot. To był ładny lot. No i Polacy. Andrzej Stękała. Jak po frunie Andrzej, wysoko nad zeskokiem. I ponad 210. 212 metrów Andrzeja Stękały. Zuzu, znaczy nie Zuzu, tylko Sander Vossan Eriksen. I kończymy pierwszą rundę z serii próbnej. No i Sander Vossan Eriksen powyżej 200 metrów. Ładnie sobie poradził, 207. Także to są wyniki pierwszej z serii próbnej. A teraz druga runda z serii próbnej. Matthew Soukup. Dosyć wysoko Matthew Soukup wyszedł z progu. No i koło 200. Koło 200 metrów Matthew Soukup, 198,5 metra. To była całkiem niezła próba. Reprezentacji Chin oczywiście z nami nie ma. Kevin Maltsev. Nisko nad zeskokiem, ale ponad 180. 185 metrów. I Giovanni Bressadola. Diego de la Sega nie najdalej. Jak sobie poradzi Giovanni Bressadola? O, 200! 200! Brawo! Równe 200 metrów Giovanni Bressadoli, także świetny lot. I uwaga, Oli Młotka jest lotnikiem. Myślę, że obejrzymy lot ponad 200-metrowy ze strony Oli Młotki. Ależ się przygotował Oli Młotka pod loty. 206,5 metra, a to tylko seria próbna, przypomnijmy. Ryoyu Kobayashi. No, Ryoyu też całkiem niezły lot, koło 210-metrowy. 208,5. Gregor Schlierenzauer. Jak po frunie Gregor. Wysoko nad zeskokiem. I to jest też około 210. 207,5 pofrunął Gregor. Simon Amann. No, Simon. Nie było nawet 200 chyba. O pół metra zabrakło do 200. Kacpernik dla Ameryki. Jak po frunie w serii próbnej. Oj, ładnie. Ujojoj! Koło 230, ładnie. 227,5 metra. No, genialny lot Kacpernika. No i zamiast Karla Geigera w Niemczech. Oj, bardzo ładny lot. Bardzo ładny lot oglądaliśmy. Kotełka 216 metrów, naprawdę. A nie, to był Stefan Laje. Kotełek skacze jako trzeci. Chociaż miał teraz skakać Kotełek, a nie Stefan Laje. Widać, że Kotełek się trochę spóźnił. No, a Żiga Jelar nieźle.
Gigailar, nieźle 200, znaczy, przepraszam, nie Gigailar, tylko Domen Preutz. Domen Preutz skacze w drużynówce. I Tada Banri. Dla reprezentacji Polski. No proszę. Jeżeli on leci 230 w serii próbnej, to coś znaczy. 230,5 metra i uwaga. Bo skacze runę Welta. A Welta, wiemy, jest lotnikiem. A to jest też, tylko pamiętajmy, seria próbna. Seria próbna, w której Welta leci 230. No i popatrzmy. Jacob Capera dla Kanady. Zobaczmy, czy jest przynajmniej lotnikiem. Bo ostatnio Jacob Capera nie spisał się jakoś najlepiej. No brawo. To jest dobry lot, prawie 200-metrowy. 195,5 metra, ale wszyscy na pewno czekają na Mackenzie'ego Boyd-Clousa w Kanadzie. Close, myślę, z 230 około w takiej formie może polecieć. Nie pojawił się Karel Nurmsalu w serii próbnej. Alex Insam kiedyś był lotnikiem, ale teraz nawet bez formy Insam jest. No i mimo że był lotnikiem, no to bez formy to se Insam nie polata. Natomiast Młotka bardzo ładny lot miał. Jak po frunie Jarko Matta. No Jarko Matta też ładnie, Jarko Matta ponad 200 metrów. Oli Młotka 206,5, Jarko Matta 202,5, a jeszcze mają Antialto. No Finlandia, myślę, powalczy o top 8 w tym konkursie drużynowym. Junshiro Kobayashi. I to jest ponad 210. 212,5 reprezentanta Japonii. I Michel Haybeck. No tutaj myślę, możemy się obawiać dobrego lotu Michela Haybecka. Oj tak, wysoko nad ze skokiem Haybeck. Michel Haybeck, aj nie ustał. Czyli lot 233,5 nie będzie brany pod jego drużynówkę, bo nie ustał. Dominik Peter. Brawo dla Dominika Petera. Ponad 210. 214 metrów będzie niezła. Będzie niezły rekord Dominika Petera przed konkursem. A teraz Kevin Bigner, lotnik z Ameryki. Gdzie będzie w stanie wylądować Bigner? Daleko. Daleko Bigner! 229 metrów. No, Bigner ładnie huknął. A teraz Kotełek zamienił się miejscami z Stefanem Laje w serii próbnej, ponieważ w drużynówce to on będzie skakał jako ten drugi. No ale widzimy, że Kotełek no nie radzi sobie najlepiej. 186,5. Niemcy bez Karla Geigera w drużynie, no nie będą istnieli. Pan Wiesio. Dobry lot. Dobry lot pana Wiesia w serii próbnej 224,5. No i Kamil Stoch. Polska prowadzi w serii próbnej na ten moment. Ojoj. Ależ Kamil huknął, ale nie ustał, czyli jego rekord też nie będzie brany pod uwagę. Robert Johansson. Troszkę źle wyszedł z progu, ale mimo to Robert Johansson leci ponad 215, 216,5 i zobaczmy, ostatnia runda serii próbnej. Przed konkursem drużynowym Mackenzie Boyd Close. Ojoj. Ojojojoj. Mackenzie Boyd Close 238,5. No i to jest naprawdę niesamowite. Co robi Mackenzie Boyd Close? Tymczasem Estonia. Arti Aigro. Myślę, że Arti Aigro też ładny rekord może huknąć dla Estonii. No i popatrzmy. Arti Aigro. Tak jest! Ponad 220. 222,5. Świetny występ Artiego Aigro. Maciek 3839.
Oj, spóźnił. Spóźnił z progu, ale co z tego, że spóźnił, jeżeli on leci ponad 210 i tak. 214,5. No i Finowie Anti-Alto. Jestem po prostu przekonany, że Anti-Alto ustanowi rekord Finlandii w Kulm. No i nie tylko w Kulm, oczywiście. Ale jak poleci Anti-Alto teraz? Oj, daleko. 220 przekroczył. 220,5 metra Yukiya Sato. No, zobaczmy, czy Yukiya Sato wrócił do formy, czy jednak coś Sato dalej miewa problemy. No, to będzie, oj, ładny lot Yukiya Sato. 228. Aschenwald nie należy do grona lotników. Ale ten lot Filipa Aschenwalda, no, jest dobry. To jest dobry lot, 219 metrów. Kilian Peyer. No, Kilian Peyer nie jest lotnikiem, no i to potwierdził tym lotem 196 metrów. No i Ameryka Orzech. Spóźnił z progu, ale co z tego, że spóźnił, jeżeli leci ponad 225, 226,5. No i Niemcy, Markus Eisenbichler. Oj, Markus huknie ładnie. Markus huknie 232 metry. No i Słowenia, Anze Laniszek. Oj, Laniszek też ładnie teraz walnie. Anze Laniszek 236. I Kubacki, Dawid Kubacki. Dobry lot Dawida, ponad 220. 221,5 metra, dobrze. A więc jeszcze, przepraszam, jeszcze Johan Andre Forfang, oczywiście zapomniałem. Johan Andre Forfang. No, Forfang, nawet mimo że ma gorszą formę, no to w lotach tutaj 220,5 metra. No dobra. A więc wszystko jest tutaj ładnie. I teraz mogę zapisywać. Rekordy. A więc na ten moment to wygląda następująco. Gdzie Chiny? Chinów niestety nie będziemy oglądali. Reprezentacja Chin nie przyjechała do Kulm. A więc teraz dopisujemy rekordy życiowe zawodników. Zaczynamy od Estonii. No i jak widzimy, RTI Gro huknął ładnie 222,5. To jest oczywiście nowy rekord Estonii. Kevin Maltsev 185 metrów. Karel Nurmsalu nie skakał. A Martin Omme 175 metrów. Austriacy nie skakał Pascal Kachofer. Gregor Schlierenzauer na ten moment 207,5 metra. Heibeck na ten moment nie ma rekordu, bo nie ustał. Filip Aschenwald 219 metrów. Jak widzimy, reprezentacja Włoch. Diego de la Sega. Diego de la Sega ma 181,5 metra. Giovanni Bressadola równe 200.
Insam 187, no i Maciek, gdyby nie spóźnił, no to myślę, byłoby lepiej niż 214,5. Szwajcarzy, Deschwanden 199, myślę, że na pewno poprawi się. Dominik Peter, bardzo ładnie, 214 metrów. Myślę, że też się poprawi. Amman 199,5, myślę, że 200 przekroczy przynajmniej, no i Pajer 196. No i lecimy, wracamy tam dalej. Słowenia. Pan Wiesio 224,5. Laniszek ładnie przywalił na 236. Peter Preutz 221,5 metra oraz Domen Preutz 208. Amerykanie, jak widzimy, Szymek 200, Orzech 220, Kevin Bigner 229 oraz Kacpernik 227,5. Reprezentacja Polski. Kubacki 221,5. Kamil Stoch nie ustał rekordu. Tada Bandri 230,5. Oraz Andrzej Stękała 212. Co ciekawe, Piotra Żyły nie ma w drużynówce. Za niego jest Tada Banri, a Andrzejowi Stenkale dano szansę. Reprezentacja Norwegii, Sander Vossan Eriksen 207 metrów. Nie, to nie jest pierwsza seria, to jest seria próbna. To była tylko seria próbna, żebym mógł zapisać rekordy. Welta 230, Johansson 216,5. Niemcy, Martin Hamann. 200, nie Martin Hamann, tylko 188 metra, myślę, że na 100% to poprawi. Ten nie Karl Geiger. Stefan Laie 216 metrów. Markus Eisenwichler 232 metry oraz Kotełek 186 i 185,5. Seria próbna nie jest ważna. Ta, no nie jest ważna, ale dla mnie była ważna, żeby móc ocenić, jak kto będzie latał, powpisywać rekordy. Dalej mamy Japonia, Daiki i to tylko 172,5. Ryoyo Kobayashi 208,5. Yuki Asato 228 metrów, to był ładny lot. Junshiro Kobayashi 212,5. Joshua Maurer 182 metry. Matthew Soucoup 198,5. Mackenzie Boyd Close ładnie huknął na 238,5 i to jest aktualnie rekord świata. No i Jacob Capera 195,5. No i Finowie, czyli Niko Kytosaho, Oli Młotka, Jarko Matta, Antialto, Jarko Matta ma rekord 202,5, Oli Młotka 206,5, Antialto 220,5 oraz 187,5 Niko Kytosaho. No dobra. Rekordy życiowe kraju będę robił i świata po zawodach. No dobra, także rekordy życiowe gotowe.
No i lecimy. Konkurs drużynowy. Tylko sobie jeszcze. Na chwilkę wezmę ekran na live. Przechwytywanie ekranu. Może mógł sobie tutaj ładnie mieć wyświetlone rekordy potem na telewizorze, żeby potem móc sobie ładnie przeczytać. Zobaczymy, kto poprawi swój rekord. Dobra. A więc teraz przejdziemy do konkursu indywidualnego, konkursu drużynowego w Kulm. Dobra, jeszcze tylko. Cofnę. No i dobra. A więc rozpoczynamy konkurs drużynowy. Rozpocznie go reprezentacja. Zaraz zobaczymy jaka. Rozpocznie go reprezentacja Kanady, czyli Joshua Maurer. W serii próbnej 182 metry to jest na razie jego aktualny rekord życiowy. Zobaczmy, czy się poprawi. Joshua Maurer, rozpoczynamy konkurs drużynowy. Oj, poprawi. Joshua Maurer poprawia swój rekord życiowy. Aż 195,5 metra leci reprezentant Kanady, czyli tyle co Jacob Capera. Więc to był bardzo ładny lot Joshua Maurera. Reprezentacji Chin nie ma oczywiście. No i teraz Martinome. On tam zaledwie 175 metrów w serii próbnej. No Martinome nie jest w wybitnej formie. Zobaczmy, jak reprezentant Estonii teraz poleci. Poprawia swój rekord życiowy, brawo. 181,5 metra, poprawia się o 6,5 metra co do wyniku z serii próbnej, ale i tak czy siak. Czemu nie ma Chińczyków? Nie przyjechali po prostu do Bad Mitterndorf. A teraz Włosi. Diego della Seca. Diego della Seca w serii próbnej osiągnął odległość 181,5 metra, ale myślę, że jego będzie stać na o wiele lepiej. No i popatrzmy, Diego de la Sega, tak, poprawia się. Aj, ładnie Diego de la Sega! 202,5 i o tym mówiłem, o 22 met o 21 metrów poprawia swój rekord życiowy z serii próbnej. 202,5, świetny lot reprezentanta Włoch. No i Daikito, no, Japonia też. No tak. No Daiki to przynajmniej zawiódł i to strasznie w serii próbnej 172,5. No, teraz już troszkę lepiej. 196,5 dał z siebie wszystko. Ale Japonia na razie dosyć nisko, ale oczywiście Ito poprawia swój rekord życiowy. No i Niko Kytosaho, najsłabszy z Finów w serii próbnej. 187,5 metra przeleciał wtedy. A jak sobie poradzi w indywidualnym konkursie? Oj, nisko nad ze skokiem. Strasznie nisko Kytosaho, ale brawo. Przeciągnął na 191,5 metra, także troszkę uratował Finlandię, ale Młotka, Matta i szczególnie Aalto będą musieli się poprawić. Poprawić wyczyn Kytosaho. Timon Pascal Kahofer.
pod nieobecność Damianka w pierwszym składzie Austrii. Brawo! Timon Pascal Kachofer przekroczył 200 metrów. I to w jego pierwszym locie, ponieważ w serii próbnej, jak wiemy, nie było go. Nie było go w serii próbnej, a teraz Timon Pascal Kachofer 203,5 metra. Także świetny lot. Gregor de Schwanden, metr mu zabrakł do 200 w serii próbnej. 199 metrów. Czy teraz de Schwanden się poprawi? Tak. I to widocznie się de Schwanden poprawi, bo to jest ponad 210. 213 metrów Gregora de Schwandena, świetny lot. No i Szymek, który pofrunął na 200 metrów, czyli gratulacje, 200 metrów Szymka. Tylko czy teraz pofrunie lepiej? Tak, pofrunie lepiej. Jeszcze kilka metrów poprawi swój rekord, to jest 201,5, czyli o 1,5 metra dokładnie poprawił swój rekord, a teraz Martin Hamann, no 188,5 w serii próbnej. Jest on po prostu przekonany, że teraz z 30 metrów dalej przeleci. Ulala. Wiedziałem. 218,5 metra Martina Hamana. Czy ty używasz haków na grawitację? Nie. Nie używam żadnych haków tutaj. Dobra, siema, jestem jak skoki. Nie było cię w serii próbnej, ominął cię twój rekord 225,5 metra z serii próbnej, a teraz Peter Preuss. Popatrzmy, oj, Peter ładnie pofrunie. Oj, Peter Preuss! 227 metrów, to był przepiękny lot Petera Preutza. Oj, gratulacje dla Petera, to był świetny lot, ale myślę, że jego stać na jeszcze więcej. Andrzej Stękała zamiast Klemensa Murańki. Spójrzmy, jak się spisze. Andrzej Stękała dla reprezentacji Polski. Piękny lot Andrzeja Stękały, to jest 219,5 metra. Świetnie, świetnie, Andrzej. Gratulacje, nowy rekord życiowy oczywiście. Sander Vossan Eriksen, prawie 210 w serii próbnej. Myślę, że teraz będzie gdzieś tak podobnie. Albo i nawet dalej Sander Vossan Eriksen. Brawo! To jest ponad 210 metrów. 213,5 Sandra Vossana Eriksena. I rozpoczynamy drugą rundę. Matthew Soucoup. W serii próbnej 1,5 metra do 200 mu zabrakło. Jak pofrunie teraz Matthew Soucoup? Oj, ładnie. Oj, daleko Matthew Soucoup. To jest ponad 200 metrów. 203 metry Matthew Soucoupa. Także brawo, brawo. Gratulacje. Klimek ma koronawirusa w FGP Cup? Nie, po prostu Andrzej Stękała jest lepszym lotnikiem. A teraz Kevin Maltsev w serii próbnej, tak, no, jak na niego całkiem nieźle poleciał. No, ale teraz będzie chyba lepiej. Tak, Maltsev poprawia swój rekord. W serii próbnej pofrunął na 185, a teraz 191 metrów. Giovanni Bressadola 200 metrów w serii próbnej przekroczył. A jak pofrunie teraz? Czy przekroczy 200 metrów? Tak. Przekroczy czy nie? A jednak nie, 199, czyli zabrakło mu troszeczkę, ale i tak to był niezły lot Giovanni Bressadoli. Ale myślę, że w indywidualnym ciut więcej, myślę, pofrunie. Zobaczymy. Ryoyu Kobayashi. Oj, ładnie będzie. Ależ huknął Ryoyu Kobayashi. 221,5. No, no, no. Ryoyu Kobayashi chyba leciutko powrócił do formy. Oli Młotka. Oli Młotka, 206,5 w serii próbnej. Wiemy, że Młotka jest lotnikiem. Oli Młotka, brawo! Ponad 210, 214,5, no i naprawdę Młotka przez ten czas nie zapomniał, jak się lata na nartach. Faktycznie Młotka przygotowywał się pod loty. Gregor Schlierenzauer. I będzie więcej niż 210. Albo i nawet więcej niż 215. Brawo dla Gregora, 215,5 poprawia swój rekord życiowy z serii próbnej, który był wtedy
o ile mnie pamięć nie myli, 207,5. Aman. Simon Aman jeszcze 200 nie przekroczył. Myślę, że w serii, że teraz w pierwszej serii 200 przekroczy. Tak jest. Powyżej 210 Simi Aman. 211,5, także przynajmniej poprawia swój rekord życiowy, ale będzie miał rekord gorszy od Deszwandena. Coś za coś. Kacpernik. Troszkę nierówno wyszedł z progu, ale i tak czy siak Kacpernik fruu niedaleko. 225 metrów, ale on akurat nie poprawia swojego rekordu życiowego, bo tutaj w sumie większość poprawiała swoje rekordy życiowe, a Kacpernik 2,5 metra mniej od rekordu. No i Kotełek, 185,5 w serii próbnej Kotełka. Brawo, poprawił się. 198,5 Kotełka. Także gratulacje. Niestety Telba ciebie w drużynówce nie ma. Doleżal wystawił Stękałę jako czwartego do lotów. A teraz Żiga Jelar. Znaczy, przepraszam, nie Żiga Jelar. A Domen! Domen Preutz! 229,5 Domena Preutza! Ależ szalony lot Domena Preutza! A teraz Tada Banri. Tada Banri 230,5 w serii próbnej. Aż podobnie teraz. 230. Co za piękne loty Tady Banriego. 230,5 i 230 to nie jest przypadek, że go Doleżal wystawił za żyłę. Ale Rune Welta. On ładnie huknął w serii próbnej. Oj, 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 Rune Welta, 232,5 poprawił swój rekord o 2,5 metra. No niestety, Rune Welta jest wybitnym lotnikiem, no i z nim trzeba będzie uważać. Jacob Capera, który nisko nad tym ze skokiem i nie ustał. 200 metrów nie ustał, niestety, a miałby 200 metrów. Jacob Capera raczej w drugiej serii Kanady nie będzie. Więc Jacob Caperano najwyżej w konkursie indywidualnym, o ile nawet pierwszą serię, do pierwszej serii się dostanie. A teraz Karel Nurmsadł. Nie wystartował w serii próbnej. Oszczędzał siły na pierwszą serię. No i dobrze zrobił, że oszczędził, bo naprawdę 210 Karela Nurmsadł to był świetny lot. Estonia ma szansę na awans. Aleks Insam. Nisko i będzie spam. Chociaż teraz Insam troszeczkę złapał to noszenie, więc przynajmniej będzie nowy rekord życiowy Insama, 196 metrów, a wtedy w serii próbnej było 187. Junshiro Kobayashi 212,5 pofrunął w serii próbnej. A zobaczmy, jak pofrunie teraz. Oj, ładnie będzie. Oj, poprawia swój rekord. Poprawia swój rekord o 2 metry, 214,5. Jarko Matta, Jarko Matta. Przekroczył 200 w serii próbnej, 202,5, o ile mnie pamięć nie myli. No i proszę, Jarko Matta teraz poprawia się, ponad 205. Finowie naprawdę całkiem ładnie latają. Michel Hajbek, tutaj trzeba uważać, tutaj może być ładny lot. Oj, Hajbek huknie. Huknie niemiłosiernie, Michel Hajbek. 237,5. Tylko metr bliżej od rekordu Klausa. Tylko metr bliżej od rekordu Klausa. 238,5. Wow. Dominik Peter. Ojoj. Dominik Peter. 230. 231 Dominika Petera też niesamowity lot. A teraz Kevin Bickner. Też ładnie huknie Bickner. Bickner 232,5. No to Bickner też ładnie huknął. Stefan Laje.
No, przed chwilą oglądaliśmy koncert Ładnych Lotów, ale Stefan Laie już takim bardzo dobrym lotnikiem nie jest. Ale nawet mimo to, Stefan Laie teraz 230! 230 równe Stefana Laie, wow! Co za loty nam się tutaj teraz rozkręcają. A jak pofrunie pan Wiesio? Jaki jest rekord świata? 238,5 Mackenziego Boyd Clousa! Pan Wiesio! 233 metry! Ale nikt na razie jeszcze nie dorównał. Znaczy prawie Heibeck i prawie Laniszek. Heibeck, Laniszek i Klose poprzekraczali 235, a Mackenzie Boyd Klose 238,5 to jest rekord. A teraz Kamil Stoch. No, Kamil 226. Mackenzie, no i tak. Mackenzie Boyd Klose rekordzistą świata po raz kolejny. Pamiętamy Planice 235,5 metra z poprzednich sezonów FGP Cup, ale Johansson. No, a wydawało mi się, że Johansson dalej pofrunie. No, a tu 226,5, czyli tylko pół metra dalej od Kamila. I uwaga! Rekordzista świata. Mackenzie Boyd Klose. 238,5 w serii próbnej. No, aż bym się śmiał, gdyby teraz pofrunął dalej. Dalej nie pofrunie. Ale frunie dalej ładnie. Może nie pofrunął na rekord, ale leci 224 metry, co i tak jest pięknym lotem. Rekordzisty świata, bo tak trzeba nazywać teraz Mackenziego Boyd Clousa. Szkoda, że nie pofrunął dalej, ale 238,5 w kulm to i tak jest świetny wynik. Tymczasem RTI Gro. Ole leci. Oj, brawo iGro. 229, prawie 230 huknął. Maciek 3839, 214,5 metra. Rekordzista Włoch. Teraz już nie spóźnił i chyba pofrunie ładnie. Tak jest, 224,5 to teraz rekord Włoch, poprawia o 10 metrów. Yukiya Sato 228 pofrunął z serii próbnej. Jak teraz pofrunie Yukiya? Yukiya! Troszkę chyba słabiej będzie. Ale tylko troszkę. Bo leci 227,5 metra Japończyk. No i Antialto. Pięknie. Będzie pięknie. Antialto poprawia rekord Finlandii. 228, a było wtedy 220,5 Antiego Alto. Naprawdę niesamowite loty oglądamy. Filip Aschenwald. Aschenwald akurat 219 z serii próbnej, bo on nie jest lotnikiem. No i to pokazał teraz Filip Aschenwald. Dobra, to jest 220 metrów. 222 to i tak jest świetny lot, ale wiemy, że Aschenwald lotnikiem nie jest i chyba zrobił z siebie 100% w tym momencie. A teraz Szwajcarzy, Kilian Peyer, ale im zawalił. Ale nawet 200 nie było. A jednak jest 200, ale troszkę Szwajcarom teraz Peyer zawalił. Jaki jest rekord świata? 238,5 metra Mackenziego Boyd Clousa. Tymczasem Orzech. O-o. Rekord Clousa zagrożony. Rekord Clousa zagrożony. Wyrównał. Matko. Na całe szczęście wyrównał tylko. Orzech i Clouse, Amerykanin i Kanadyjczyk mają rekordy świata. A teraz Markus Eisenbichler. Oj, następny co chce zagrozić? Następny co chce? Eisenbichler 241! Mamma mia! Aż mnie zatkało w tym momencie. Markus Eisenbichler 241! Nowy rekord świata i do tego nowy rekord Niemiec i jego nowy rekord życiowy. Markus szalony Eisenbichler. Markus szalony Eisenbichler. Wow, gdzie on huknął? Gdzie huknął Eisenbichler? I uwaga, Anze Laniszek.
Laniszek też nie jest słaby. 236 było w serii próbnej. Anzelaniszek, co za lot! 237 Anzelaniszka. Też Laniszek pokazuje, że jest w wybornej formie i Słowenia prowadzi. A jeszcze Polska, przepraszam, jeszcze Polska i Norwegia. Oj, Polacy muszą uważać w tym momencie. A kubacki lotnikiem nie jest niestety. Aj, zawalił kubacki. W serii próbnej było lepiej. Teraz tylko 216 kubackiego. Słoweńcy, jaka przewaga. Słoweńcy, jaka przewaga. Johan Andre Forfang może nie jest w formie, ale na loty ma już formę. No i brawo, Forfang. Forfang! Forfang 230 huknął. Albo i nie, 229,5. Czyli Słowenia prowadzi, druga Norwegia, trzecia Polska. Dalej Amerykanie, Austriacy, Niemcy, Szwajcarzy, Japończycy. Niestety Finowie odpadli mimo ładnych lotów. Dalej Włosi, Estonia, Kanada ostatnia. Gdyby nie upadek Kapery, może byliby przynajmniej na miejscu 11 albo 10. No i Chiny oczywiście nie wystartowały. No i zaczynamy drugą serię. Zacznie ją Japonia, Daiki Ito. W pierwszej rundzie 196,5 ustanowił swój rekord życiowy. Czy teraz przeleci przynajmniej ponad 200 metrów Daiki Ito? Tak. Brawa dla Daikiego Ito, przynajmniej 200 metrów przekroczył, 202,5. Timon Pascal Kachover, 203,5 metra, gratulacje. Czy się poprawi Timon? No nie poprawi się Timon. Timon się nie poprawi, ale podobnie pofrunął. 201,5, czyli tylko 2 metry słabiej. A też Van den ładnie huknął na 213 metr, ustanawiając swój nowy rekord życiowy. No, a teraz też Fanden poprawi się chyba. Aj, nie chyba. Nie chyba, też Fanden 221,5. Gratulacje. Gratulacje dla Gregora. To będzie świetny lot. Świetna życiówka. Szymek 201,5. To jest jego nowy rekord życiowy, którego nie poprawi, ponieważ leci teraz równe 200. Martin Hama. Kiedy Kraft wraca do Pucharu Świata IRL, już wrócił. Skakał w KO. Skakał w Oberstdorfie, przepraszam, nie KO, tylko w Oberstdorfie. Martin Hamann całkiem nieźle. 217,5, mimo że strasznie spóźnił. Także Hamann ma rekord 218,5 dzisiaj. I uwaga, Peter Preutz. Czy Preutz huknie 230? Tak, albo nie. Albo huknie Peter Preutz! 231,5. Który był, nie pamiętam, ale pamiętam, że wygrał Aschenwald. Przed nami teraz Andrzej Stękała. W pierwszej serii Stękała 219,5. A teraz Andrzej Stękała 228. To będzie piękny rekord życiowy Andrzeja Stękały, a teraz Zander Vossan Eriksen. Dla Norwegów. W pierwszej serii Eriksen 213,5. Nie poprawi, ale był bliski. Metr zabrakł do jego rekordu, 212,5, co i tak było dobrym lotem Sandera Vossana Eriksena. Yo-Yo Kobayashi 220 przekroczył w pierwszej serii. Czy będzie go stać na powtórzenie tego lotu? No nie. Nie powtórzył tego lotu Yo-Yo Kobayashi. Teraz zaledwie 203,5 metra. Schlierenzauer 215,5 metra. Gregor na pewno chciałby troszkę lepiej. Czy będzie stać Gregora na troszkę lepiej? Tak, będzie stać Gregora na troszkę lepiej. 232,5 Gregor Schlierenzauer, ale teraz huknął. Simon Amann. On 211,5. Ale Amann też huknie. Amann też huknie koło 230. 229,5. Kapeć ma rekord życiowy 227,5. Czy go poprawi? Tak,
Kacpernik poprawia swój rekord. 232 metry Kacpernika, brawa za ten rekord. I Kotełek. Kotełek w pierwszej serii 198,5 metra. Ale teraz zepsuł Niemcom. Kotełek! Kotełek 136,5. Niemcy będą ostatni chyba. Co zrobił w tym momencie Kotełek? Domen Preutz. Oj, Domen huknie po raz kolejny. Domen Preutz. 229 Domena Preutza. Chyba Słoweńcy po prostu wygrali to. Jestem śmiale przekonany, że Słowenia wygrała konkurs drużynowy. A teraz Tada Banri. 230,5 to jego rekord życiowy do teraz. Poprawia. Nowy rekord Tady. 232,5 metra. Gratulacje Tada Banri. O pół metra lepszy rekord od Kapecznika. A teraz Runevelta. Ten sam rekord co Tada Banri. I go nie poprawi Runevelta, bo teraz leci troszkę słabiej. Ale i tak, czy siak, to jest ponad 220. 223,5, ale teraz Norwegowie już tracą trochę więcej do Polski. Junshiro Kobayashi, Japonia na miejscu 7. No i Junshiro Kobayashi. Troszkę teraz popełnił błąd, ale mimo tego błędu leci 200. 200,5. Highback. Highbacka stać na mocne huknięcie. 237,5 w pierwszej serii Michela Highbacka. Na co będzie stać Michela Highbacka? Dwa razy 230, ale Highback ma formę w lotach. Dominik Peter też trzeba pochwalić. 231 było w pierwszej serii, zajął szóstą pozycję. I proszę, Dominik Peter! Dominik Peter! 235 Dominika Petera, ale huknął Dominik Peter. Kevin Bickner. Kevin Bickner. Oj, też huknie ładnie. Będzie nowy rekord Bicknera. Brawo, Bickner! 237 Kevina Bicknera. Ależ Bickner pięknie huknął, a teraz Stefan Laje. Stefan Laje, 230 było w pierwszej serii. A jak poleci teraz Stefan Laje nisko nad zeskokiem. Ale mimo to leci ponad 215. 215,5. Ale do Japonii jeszcze spora strata. No i pan Wiesio, no przepraszam, no pan Wiesio po prostu. No pan Wiesio robi swoje. 233. A teraz jeszcze poprawia swój rekord. O pół metra poprawia swój rekord pan Wiesio, 233,5 metra. Kamil! Kamil nawet 230 nie ma jako rekord. Wstyd, Kamilu, wstyd! No brawo, Kamil. Teraz już rekord nie będzie wstydem. Przynajmniej na kulm. Przynajmniej na kulm 232,5 metra. A! Kamil! Kamil robi swój rekord z kiedyś z Vikersund. Zrównał się z Tadą Banri. To na razie jest rekord polski, oczywiście. 232,5. Czyli Kamil Stoch, niczym pamiętne lata z Vikersund. 232,5, co było rekordem Polski. A stare czasy wracają. Gdy Kamil był rekordzistą Polski na 232,5. O, ale Norwegia. Robert Johansson. Pięknie Johansson. Też 232,5 Johanssona. Co się dzieje? Każdy w to samo bagno. 232,5, a teraz rekordzista świata. Rekordzista świata jako pierwszy przekroczył 240 metrów. Markus Eisenbichler. No, ten pan jest szalony. On by tutaj indywidualnie dzisiaj wygrał. 233,5, no. Nie, nie wygrałby indywidualnie. Kto by wygrał indywidualnie? A Heibeck wygrałby indywidualnie. No, Eisenbichler mimo rekordu byłby drugi. A to ciekawe. Yukiya Sato. Oj, ale zawalił. Oni z Niemcami przegrają. Przegrali z Niemcami o 2 punkty. A teraz uwaga, Kilian Payer. No brawo, Payer. Poprawia swój rekord życiowy na ponad 200 metrów.
205 metrów. Austriacy Filip Aschenwald. No, czy Filip Aschenwald zdoła poprawić swój rekord 222 metry? Nie. Po wyjściu z progu widać, że Aschenwald nie doleci do 220 metrów, ale i tak to był świetny lot. 216. No i Amerykanie na czwartej pozycji Orzech. Rekordzista Ameryki, oczywiście 238,5. Troszkę błędów po wyjściu z progu Orzecha. Ale pofrunął 226. Johan Andre Forfang. O mój Boże. Ale zawalił Forfang. Norwegowie będą w tym momencie na drugiej pozycji, 209,5 metra. A teraz Polacy, Dawid Kubacki. O mój Boże. Kubacki jeszcze słabiej. Dawid Kubacki zawalił podium Polakom. 194 metry. Norwegowie w takim razie na podium i uwaga. Laniszek 162, żeby Słowenia wygrała. 162 potrzebuje Laniszek, aby Słowenia wygrała. No a Laniszek po prostu leci swoje. Ponad 220. Słowenia po prostu zmiażdżyła konkurencję. 224 metry. O 80 prawie punktów Słowenia wygrywa. Peter Preutz, Domen Preutz, Pan Wiesio, Anzela Niszek po prostu rozwalili system tutaj w lotach. Druga Ameryka o 6 punktów prawie nad Norwegią trzecią. Ale Słowenia zgwałciła swoich rywali, tak to trzeba ująć po prostu. Czwarta Polska. O 30. O 30. O 30. Polska na czwartej pozycji. 30. Kubacki, mogłeś pół metra, kuźwa, jeszcze wyciągnąć chociaż pół metra. Piąta Austria, szósta Szwajcaria, siódme Niemcy dzięki kotełkowi. Kotełek, jeju, kotełek. I ósma Japonia. A więc eksportujemy statystyki. No i teraz lecimy z koksem. Następna drużynówka będzie w Lahti oczywiście. Lecimy teraz z koksem. Eksportowaliśmy statystyki, a więc teraz pora na podsumowania. Także przechwytujemy ekran. Włączamy eksportowane statystyki i lecimy rekordy świata. Kto będzie w top 10 rekordów świata po drużynówce oraz wszystko ogólnie zobaczymy, jak to wygląda. Coś czujesz, na kolejną drużynówkę Dawida nie będzie. Oj, chyba żyła. Chyba żyła wskoczy na tą czwartą pozycję. Wikersund. Na Mistrzostwach Świata w lotach chyba żyła będzie zamiast Kubackiego w drużynówce, tak mi się wydaje. Gdzie ja wchodzę? Jakie Custom Hills? Powinienem wejść w Stats. O, tutaj. Już się bałem, że nie będzie. Dobra. A więc lecimy na Discorda. I teraz wszystko przed nami. Konkurs w drużynowy w Kulm zostaje zaliczony. No to teraz tak. Rekordy życiowe. Dawid Kubacki, Polska. No to Dawid Kubacki utrzymuje swoje 221,5. Kamil Stoch 232,5. Tada Banri 232,5. No i Andrzej Stękała też całkiem dobry rekord 228. Dalej mamy Słoweńców. Peter Preutz 231,5.
Żigajela, przepraszam, Domen Preutz 229,5. Pan Wiesio 233,5 oraz Laniszek, co zaszalał, 237. Dalej mamy Austriaków. Timon Pascal Kachofer 203,5. Gregor Schlierenzauer, co huknął 232,5. Brawa dla Gregora. Aschenwald 222. No i Michel Haybeck 237,5 i on będzie tym jednym z najlepszych rekordzistów. Oczywiście po tym konkursie. Teraz mamy Niemcy. No i ten szal... Przepraszam, Norwegowie. Norwegowie. Robert Johansson 232,5. Rune Welta 232,5. Sporo osób ma 232,5 metra. Johan André Forfang 229,5, mimo że nie ma formy. No i Sander Vossan Eriksen 213,5. Dalej mamy Niemców. Markus Eisenbichler i jego szalone 241 metrów, co jest oczywiście rekordem świata na ten moment. Zobaczymy, co będzie się działo w indywidualnym konkursie, bo jeszcze indywidualny konkurs nas czeka. Dalej mamy Kotełek 198,5 metra, czyli nawet 200 jeszcze nie ma Kotełek. Stefan Laje 230, brawo, brawo, brawo. No i Martin Hamann 218,5. Czyli poprawił o 30 metrów. Dalej Amerykanie. Kacpernik 232. Szymek 200, 201,5. No i te szalone rekordy Amerykanów, czyli Bickner 237 i Orzech 238,5. Amerykanie, ci dwaj Amerykanie poszaleli. Japonia. No Japonia tych rekordów najlepszych nie ma. Szczególnie taki Daikito 202,5 tylko. Nie no, Japonia dobra, nie ma aż takich złych. Kobayashi 214,5, Sato 228, no i Ryoyu 221,5. Teraz mamy Szwajcarię. Szwajcarzy mają następujące rekordy. Też Fanden 221,5. Szalony Dominik Peter ma 235. Aman 229,5. No i Kilian Peyer 205. No i Włosi Diego de la Sega ma 202,5. Maciek ma 224,5. Insam 196. No i Giovanni Bressadola zachował 200 metrów. Finowie. Kytosaho 191,5. Jarkko Matta 207,5. Antialto 228 oraz Oli Młotka 214,5. Mackenzie Boyd Close 238,5 metra, dawny rekord świata, nie trzeba przypominać. Jacob Caparra utrzymał 195,5, bo nie ustał 200. Soukup 203. No i Joshua Maurer 195,5. Dalej mamy, albo i nie mamy, Estonia jako ostatnia. Zatem Estonia
Martin Ome, jak widzimy, 181,5. Karel Nurmsalu 210. Arti Aigro 229. No i Kevin Maltsev 191. Teraz ustawiamy rekordy świata. Czyli na pierwszym miejscu rekordach świata oczywiście Markus Eisenbichler 241 metrów. Dopiszmy Beat Mitterndorf Kilsa 235. Żeby było też wiadomo jaka skocznia. A oczywiście też rekordy skoczni Pucharu Świata. No, troszkę będę miał tutaj pisania. 241 metrów. Markus Eisenbichler. Co jest? A, dobra. Dalej na miejscu drugim w rekordach świata, drugim i trzecim mamy. Uhonorujemy Mackenzie'ego Boyd-Clousa, ponieważ to jest były rekordzista. Damy go na miejsce drugie. Mackenzie Boyd Close 238,5, on będzie drugi. Uhonorujemy go. Na miejscu trzecim Orzech, ta sama odległość. Na miejscu czwartym Michel Hajbek. O ile mnie pamięć nie myli, 237,5 metra. Na miejscu piątym chyba to będzie Ancela Niszek 237 i Kevin Bickner 237. Jak mi się wydaje. No tak, no to pierwszy był z tą odległością Anze Laniszek. Nie, Bigner, nie, Laniszek, bo to była pierwsza seria. No to honorujemy Laniszka, on będzie wyżej. Piąte miejsce, 237 metrów. Na szóstym Kevin Bigner. Też 237. Dalej na siódmym, o ile się nie mylę, był Dominik Peter. Zerknijmy, czy ktoś nie ma lepszego od Dominika Petera. Dominik Peter miał 235. No i nikt nie ma więcej niż 235, czyli Dominik Peter będzie w czołówce. No ale Peter ładnie huknął, nie ma co. I dalej mamy ósmego pana Wiesia, który huknął 233,5. No i dalej dwie osoby, które mają 232,5 metra. No to oczywiście nie może zabraknąć mnie jako pierwszego 232,5. No bo ja jestem FGP Friends, także ja się muszę znaleźć na tej liście. A na dziesiątym trzeba kogoś tak uhonorować. Kogoś takiego wielkiego trzeba dać tutaj. Kamil Stoch, to nie. Schlierenzauer, Welta. Schlierenzauer, Welta, Stoch. I poza tym Johansson jeszcze. Myślę, że najbardziej będzie zasługiwał Gregor Schlierenzauer, bądźmy poważni. Największa legenda z nas wszystkich. Także Gregor Schlierenzauer niech pojawi się na tej liście. Także mamy pięknie tutaj rekordy. Tylko spróbuj Weltę.
A 11 będzie Welta. Nie, dobra. Dobra, rekordy kraju. O panie, dobra. Polska, 232,5 metra. To będzie Kamil Stoch. Ale najpierw byłem ja. Najpierw byłem ja. Tada Banri, Kamil Stoch po 232,5. Rekordziści Polski. Rekordzista Słowenii Ann Zelaniszek 237. Rekordzista Austrii Michel Heibeck 237,5. Norwegii. Dobre pytanie, kto jest Norwegii? Welta Johansson 232,5. A proszę bardzo. Czyli Norwegowie mają ten sam rekord co my. I też dwójkę zawodników. 232,5. Robert Johansson. Rune Welta. No, Niemcy 241 metrów. Oczywiście dziękujemy Markusowi Eisenbichlerowi. Amerykanie to oczywiście 238,5 należy do Orzecha. Japonia 228 Yukiya Sato. Szwajcaria 235 Dominik Peter. Japonia tak? Tak, Japonia 228 metrów. Włosi Maciek 3839, 224,5. No ja sobie spróbuję jakoś uszeregować od góry do dołu, spokojnie. Pamiętam Kanada 238,5, oczywiście ten szalony Mackenzie Boyd Close. Estonia oraz RTI Gro 229. No, sporo papierkowej roboty tutaj. 229 metrów. RTI Gro. Finowie jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No tak, jeszcze tylko Finowie zostaną. No i Finowie 228. Antialto. No to w sumie kraje mają najlepsze, no bardzo dobre rekordy na razie. Antialto, dobra. No teraz to uszeregować od najlepszego do najgorszego, to tak. Pyk, pyk. Niemcy pierwsze, Kanada drugie, Ameryka trzecie. Czwarta jest Austria. Piąta Słowenia, szósta Polska, siódma Norwegia. A wait, Szwajcarów zapomniałem. Szwajcarów się zjadło. Szwajcaria ma lepszy rekord od Polski. No po prostu fajnie, fajnie. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Dalej Estonia. Estonia w top 10. A wyrzućmy Japonię z top 10. Nie ma. Dziesiąta będzie Finlandia. Japonia 11. No i Włosi 12. No i pięknie uszeregowane rekordami krajów. Tego już nie będę wam układał od najlepszego do najgorszego, bo chyba bym się. Nie, miałbym musiał mieć chyba jakiś zły dzień, żeby to zrobić. Dobra, tutaj to wygląda tak. O ile mnie pamięć nie myli, wygrała Słowenia. Na miejscu drugim była Ameryka. A na miejscu trzecim Norwegia. Klasyfikacja generalna. Tego za Chiny nie będę pamiętał.
top 10, top 5 drużynowych. Tego za Chiny nie pamiętam. Trzeba będzie wejść w DSJ 4. Albo nie, przecież mogę sobie live'a przewinąć. Albo nie będę przewijał, bo to też zajmie sporo. Więcej będzie mi spojrzeć, o tak. Puchar drużynowy, wczytaj grę, o. A, przechwytywanie gry. Czemu nie przechwytujesz gry? Przechwytuj grę. No, dziękuję bardzo. No to jak widzimy, Norwegowie na prowadzeniu mają 1350 punktów po czterech konkursach z 8 drużynowych. Na drugim miejscu Polska ze Słowenią po 1200 punktów. Na miejscu czwartym Amerykanie 1050 punktów. No i na piątym Niemcy z Szwajcarami. No proszę, Niemcy z Szwajcarami mają po 800. Szwajcarzy walczą o piąte miejsce. No tak, Niemców na szóste spychnąć. O, Szwajcarzy, wierzymy w was. No dobra, to by było w takim razie na 100% na tyle konkursu drużynowego w Bad Mitterndorf. Czeka nas jeszcze konkurs indywidualny, oczywiście, gdzie będą 72 zawodników. Będzie 72 zawodników biło swoje rekordy. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Konkurs drużynowy, koniec. Trzymajcie się, do zobaczenia i no w sumie do jutra. Do jutra, do konkursu indywidualnego, bo jutro mają być dobre warunki. Słyszałem, że ma wiać pod narty, nawet ponad metr na sekundę pod narty, także nie dość, że nie jest to mocny wiatr, to jeszcze korzystny do bicia rekordów, także no będzie się działo jutro w konkursie indywidualnym. Oj, 241 Eisenbichlera chyba nie utrzyma się jako rekord świata. Chyba coś koło 245 walnie. Także nie ma co, czekamy. Czekamy, co przyniesie nam jutro. Czejo.